Uwagę lubińskich funkcjonariuszy zwrócił mężczyzna, który jadąc samochodem na widok policji gwałtownie przyspieszył, a następnie przejechał przez chodnik i drogę rowerową. No to nie mogło umknąć uwadze policjantów takie nietypowe zachowanie tego kierującego. No niezwłocznie ruszyli w jego kierunku. 28-letni mężczyzna powiedział policjantom, że zdenerwował się i zaczął uciekać, bo nigdy nie miał prawa jazdy. Przekonywał funkcjonariuszy, że nie ma przy sobie również dowodu. No jak się okazało, brak prawa jazdy to nie był jedyny powód jego nerwowego zachowania. Sąd w Oławie tego mężczyznę szukał już na podstawie 3 listów gończych do odbycia kar pozbawienia wolności łącznie w wymiarze 5 lat. Zatrzymany mężczyzna to mieszkaniec powiatu wrocławskiego. Trafił do zakładu karnego, w którym wyrokiem sądu miał odbywać karę.